Zejdziesz ze mną do podziemi, Rocia? Zejdziesz? Ubrajesz się? Nie obrażaj się. Zejdź, ty. Cześć! Z tej strony Ruda. Mamy dzisiaj dla Was wojownicy podziemi. Właściwie wojowników podziemi, poprawna polszczyzna. Wojowników podziemi. Grę wydaną przez Lukrum Games dla od 1 do 6 graczy. Jest to gra typowo imprezowa, która, szczerze powiedziawszy, gości na naszych stolikach, właściwie na każdej tej imprezie. Zawsze ją wyciągamy, bo jest na tyle krótka i na tyle fajna, że nie trzeba się dużo zastanawiać i myśleć i strategicznie wszystko ustawiać, żeby rzeczywiście wygrać. Wygrana wcale nie jest taka, wiecie, obvious, wcale nie jest taka prosta, łatwa i przyjemna, ponieważ rzucanie z nosa, odbijając od pudełka i od stolika i żeby to finalnie spadło na tarczę, wcale nie jest trudne. Właściwie to jest trudne, nie jest łatwe. Gra trwa około 45 minut, więc też to nie jest jakoś tak rozwleczone w czasie, nie nudzimy się, gra jest bardzo dynamiczna. Myślę, że na pewno Wam się spodoba. No co Ty robisz? Cena sugerowana to 159,95, ale jest naprawdę warta swoich pieniędzy. Sierść. Wiecie, jaka jest zasada? Na kocie zostaje... Tam ostatnio widziałam demotywator, że 1%. Nie, nie zgodzę się. 10% jest na kocie sierści, a 90% jest wszędzie. To jest prawda. Tak. Wiek gracza pudełko podaje 14 lat. Powiem tak. Humorem i takimi jakimiś podtekstami, tudzież alkoholowymi, czy... alkoholowymi. No rzeczywiście, no, pasowałoby mieć to tak 14+. Ale jeżeli chodzi o samą mechanikę i generalnie zasady, uważam, że no, 12-latki spokojnie mogą w to grać. Jako pedagog to powiem Wam, że dadzą radę. No, to wcale nie jest trudne. No tak. I wszędzie, no, wszystko próba. Okej, tutaj mamy rozłożoną grę. Od czego zaczynamy? Od tego, że ustawiamy się... Wybieramy trzy karty i kładziemy jedna po drugiej na sobie, żeby zajmowały jak najmniej miejsce na stole. Tutaj mamy bossa, którego ja osobiście nie będę w tej chwili podglądać. Zamykam go i jesteśmy przed podziemiami. Czyli tak, to mamy przygotowane. Kartę potworów tutaj są, ustawiam po prostu ile mają życia. Mamy też przygotowane, mamy dwóch bohaterów, mamy Legolansa i Conana. Conana. Mamy skrzynię ze skarbami, nasz majątek początkowy to dwie monety i kość jedna biała. Mamy pod ręką trzy kości zdolności, kość niebieska, zielona, czerwona i mamy talie, z których musimy wydraftować odpowiednie potwory do rozgrywki. Bo mamy tak, poziom mam łatwy, normalny i obłąkany. Na sam początek proponuję zagrać na łatwym, ponieważ osoby, które jeszcze nie są wprawione w rzutach kością, tak żeby rzeczywiście to wpadało na tarczę, no to mogą mieć problem. My w tej chwili gramy na normalnym, jeszcze nie dorośliśmy. Obłąkany to dla nas w dalszym ciągu. Przynajmniej dla mnie, to ja zawsze jestem przeciwnikiem tego, żeby grać na obłąkanym, bo nie chcę tak szybko tej gry kończyć, bo niekiedy te obłąkane potwory są straszne. I teraz tak, talia zielona łatwa, żółta troszkę gorsza, niebieska jest trudna, no i czerwona to są bossy, tak? Czyli draftujemy, to wszystko jest fajnie opisane w instrukcji. Ja dobieram tak, 3, 3, 3, 5. Czyli tak, 3 idą tutaj do góry, 3 idą żółte pod spód, kolejne 3, raz, 2, 3 i 5. 3, 4, 5. Dobra. I to jest talia, którą mamy przygotowaną w tej chwili do rozgrywki. Dobra, tu są bossy, które się nie w tej turze nie są bossami. I to są nasze potwory, tak? Każdy z nas otrzymuje kartę bohatera. Ustawiamy znaczniki serduszek na 9. I każdy bohater ma swoje unikalne zdolności, tak? Jest ich 3. I teraz tak, aby aktywować zdolność numer 1, trzeba rzucić niebieską kością sukces. To jest sukces, no to jest pusta strona, tak? Tak samo, bo jest tak, niebieska, zielona, czerwona. Zielona kość, tak samo jest tutaj, oczka są do sukcesów. No i jest jeszcze kość czerwona, czyli ta taka najbardziej mocna. Każda postać jest inna i z każdej postaci trzeba się nauczyć korzystać, bo jedne mogą leczyć, drugie zadają więcej damage'a. Co więcej,
Na każdej postaci mamy ikonki przedmiotów, które on czy ona mogą nieść, także no, Conanem żadnych eliksirów nie poniesiemy, tak? Czyli też trzeba w miarę spoko myśleć i jakoś to fajnie strategicznie rozgrywać w chwili, kiedy jesteśmy w shopie. Na mapie mamy przeróżne miejsca, mamy, na pewno mamy shop, jest tutaj zawsze na końcu danego, po prostu danej karty. Dostajemy wtedy kartę ekwipunku. Ja Wam może pokażę jakieś przykładowe. Przykładowe karty, na przykład lalka voodoo, tam będzie zadawać więcej hitów, czy jakiś eliksir właśnie. Są przeróżne, są bronie, są eliksiry, tarcze, pancerze, jakieś miecze. Także to naprawdę warto mieć. I każda rzecz ma tutaj właśnie ikonkę, czy to jest eliksir, czy to jest pancerz, czy to jest rzeczywiście jakaś broń. W tym momencie Conan może mieć 3 bronie, a mój Legolas może mieć 2 bronie i 1 eliksir. Także to się dzieje w shopie. Jest jeszcze fontanna, tutaj jakby leczymy się do fulla. No i są pomieszczenia, w których są jakieś modyfikacje paskudne, albo jest skrzynia ze skarbem, w której coś jest i, no i generalnie warto w takie miejsca chodzić, żeby coś zdobyć. W grze jest także taki gadżet, to jest wieża i słuchajcie, ta wieża, tutaj, przynajmniej u nas ta wieża to tak się średnio sprawdza. Zawsze leży gdzieś z boku, bo talię mamy przygotowaną obok. Dobra, rozpoczynamy rozgrywkę, mamy Conana, mamy Legolansa. Legolans dostał znacznik lidera, czyli on będzie jakby decydował o kolejnych krokach. Wchodzimy do podziemi, tak? Wchodzimy, jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu i czeka nas pierwszy potwór. I pierwszym potworem jest karta pusta. Pierwszym potworem jest szałowy goblin. Szałowy goblin zadaje jeden hit, ma 6 życia, ustawiamy 6 tutaj i 1 złota na gościu kładziemy po to, aby później to złoto rzeczywiście zgarnąć. No właśnie. Ciach, tak? Mamy złoto na szałowym goblinie, no i zaczynamy. Rozpoczyna Legolas, stwierdzam, że spoko będzie, jeżeli zostawię mu niebieską kość. Temu damy na przykład... O, 5 obrażeń dostanie potwór, jak tutaj mi wypadnie sukces, jeszcze trafię w tarczę. I tu wraca czerwona. I teraz tak, rozpoczynamy. On nie ma żadnych modyfikacji, znaczy coś ma. Zachłanny, jeśli nie trafisz, tracisz monetę. No to niedobrze, bo mamy tylko 2. Ja sobie rozpocznę od niebieskiej kości, tak? Czyli ja niebieską kością muszę trafić najpierw w stolik, a później to ma spaść gdzieś na tarczę. To są pudła, więc jeżeli trafimy w te dziurki, czy nam kość wpadnie do tej dziurki, no to, no to katastrofa, no, no nie zrobiliśmy nic. Dobra, próbuję. 1, 2, 3. Aktywowałam zdolność, a nie trafiłam w tarczę. Jeżeli nie trafię w tarczę, to dostaję no, tyle hitów, ile on ty ma. Ja dostaję 1 w tej chwili, tak? I jeszcze do tego tracimy monetę. Nie ma monety. Świetnie. Teraz kum. O, super. Trafiłam 3, więc jemu spada 1, 2, 3. Jeszcze aktywowałam zieloną zdolność. Jeśli kość upadnie na tarczy walki, zadajesz potworowi 5 obrażeń. Czyli Conan go pokonał. Tak? Czyli dostajemy to złoto, które było na potworku. Potworek nam spada. A my idziemy dalej. Generalnie ta gra właśnie na tym polega. Przechodzimy przez kolejne jakby... Lokacje. Dziękuję. Lokacje, czy kolejne pomieszczenia. Jednym problemem jest to, że na niektórych potworach są jakieś modyfikacje. Już Wam mniej więcej pokażę. Na przykład kolejnego bym miała wygłodniałego wilka. Tutaj się nic nie dzieje. Król goblinów znowu nic. Tutaj musielibyśmy podskoczyć i później rzucić, także byłby problem. Tutaj osoba praworęczna musiałaby rzucać lewą ręką. Tutaj trzeba byłoby odbić od karty. A, w ogóle masakra, powiem Wam, że tu trzeba było sobie trzymać nadgarstek. Niektóre modyfikacje są bardzo, bardzo złe. Bardzo. I potwory mają modyfikacje, ale niektóre pomieszczenia również, więc też należy uważać, co się robi, jak się robi i gdzie się idzie. I teraz tak. W chwili, kiedy jesteśmy tutaj w shopie, pojawiają się nam karty ekwipunku, tak? My je opłacamy żetonami, które tutaj nazbieramy z potworów. Jedna jest fajna rzecz. Jeżeli zabijemy potwora za pierwszą kością, dostajemy, jakby trafimy, tak? W tarczę i zmyciemy potwora, no to wtedy dostaniemy 2 kości do skrzynki, dodatkowe 2 kości. Jeżeli za drugim razem dostajemy 1 kość, jeżeli no już później jakoś to się uda zrobić, to nic nie dostajemy, tak? I tutaj
jak przejdziemy przez shop, ściągamy tą kartę i idziemy dalej. Stoimy tu i dalej decydujemy gdzie. I znowu. I tych jakby poziomów podziemi jest 3. I na sam koniec jest boss, który mam, o, mam tutaj 33 kostucha, ale 8 hitów zadaje, więc jest taka dosyć niefajna. No generalnie jest paskudna. Kostuchy są złe. Naszym zadaniem jest właśnie to zrobić. Jest to dosyć trudne. My jak za pierwszym razem to graliśmy, to padliśmy właściwie w drugim pomieszczeniu, bo mieliśmy kombo rzucania bodajże za ramienia. W sensie masz się... Tak, za pleców. Masz się ustawić do stolika, nie podglądać najlepiej i próbować rzucić tak, żeby odbić od stolika i żeby wpadło na planszę. Więc niektóre rzeczy rzeczywiście są hardkorowe, ale sama mechanika i generalnie jak to działa, nie jest trudne. Trudnością jest rzucanie tak, żeby trafić, tak? Trzeba sobie popróbować. No, akurat się udało. Jeżeli w jakiejś walce poziom naszego życia spadłby do zera, tak? I moi jakby kompani walczą dalej, ja po ich udanej walce, ja się budzę, tylko że ja sobie biorę znacznik ran i zasłaniam sobie dość, że zdolność, to jeszcze moje życie to teraz do fulla to jest 6, więc to... Nie jest zbyt fajne. Gorzej, jeżeli wszyscy padną do zera w jednej walce, bo wtedy następuje koniec gry i przegrywamy. Losowość wojowników podziemi jest ogromna. Ona jest ogromna. Wyobraźcie sobie, że musicie strzelić z nosa, najlepiej jeszcze, żeby przerzucić to przez ramię, to coś ma wpaść na stolik, bo kość zawsze się musi odbić od stolika i wpaść na tarczę. Mieliśmy tego typu combo. I to się źle skończyło, wierzcie mi. Kostka prawie wpadła do puszki, w ogóle wpadła do chipsów. Ja wiem, nie wolno mama z tego przykazania, nie jemy, jak gramy w gry planszowe, ale chipsy grzecznie sobie leżały z boku. Spoko. Także jeżeli chodzi o... Jeżeli ktoś nie lubi losowych gier, to tutaj tego jest potąd. Trudność... Dałabym 2 na 5. Wiecie dlaczego? Bo za pierwszym razem jakieś tam niuanse mogą umknąć, ale jak już gramy jakby kolejne razy, to jest naprawdę banalne. To jest banał. Bardzo prosta, bardzo taka kolorowa i przyciągająca spojrzenie. I właśnie dochodzę do wykonania, które jest naprawdę świetne. Grafiki, mi się pią chatki i w ogóle sukuby na grafikach. Love it. Naprawdę kocham i strasznie mi się podobają. Sama plansza jest bardzo fajnie wykonana. Jedyne co bym zmieniła, to karty są delikatnie takie... nie chcę powiedzieć, że są nieszczytne, no bo są, ale mogłyby być bardziej, nieważne, mogłyby być takie bardziej odporne na zniszczenia, tak bym to ujęła, bo ta gra, tak jak mówiłam wcześniej, to jest taka typowa imprezówka, na imprezach dzieją się różne dziwne rzeczy, prawda, więc trzeba uważać na karty, żeby tu nic się żadnej karcie nie stało, bo tak. Interakcji, tak na dobrą sprawę, pomimo tego, że to jest gra typowo kooperacyjna, nie ma, znaczy, no jest trochę, ale nie jest zatrważająca ilość tego wszystkiego. Już mówię dlaczego, ponieważ tak, pierwszy gracz, właściwie nie pierwszy, lider, bo jest w naszej drużynie lider, decyduje, kto dostanie ekwipunek, kto rzuca jaką kością, tak, no bo on wybiera, później te kości idą naokoło i cała reszta ma sobie to wybrać, to wtedy, no owszem, jest interakcja, tak, ale jako tako, tak, takiej, tej, to nie. Mówię, że mamy jakby wpływ na to, co się dzieje dookoła nas i mamy wpływ na to, co ludzie mogą zrobić. Chociaż właściwie jak nie trafią w tarczę, to nie mamy wpływu. Trzeba mieć cela w tej grze. Tak, trzeba mieć cela. To jest taki... Trzeba mieć cela. To jest najważniejsza rzecz w tej grze. Masz cela? Bo ja nie. Chociaż czasami rozwalałam potwory. Skalowalność. Skalowalność, Lolo. Wiele, no dobra, i sobie. Skalowalność tej gry jest, nie chcę powiedzieć słaba, ale nie wyobrażam sobie grania w nią w 2 osoby. To by było trochę nudne, jak dla mnie. Lubię grać w gronie tak 3+ w to, bo wtedy ta gra nabiera jakby takiego kolorytu i jest taka fajna, no i więcej osób się wygłupia, to by było śmieszniej, nie? A jeżeli dana osoba ma na przykład zrobić obrót, podskoczyć, podrzucić kostką, trzasnąć ją, jakbyś serwował, czy jakbyś serwowała i mówię, trafić w tarczę, trafić w stolik, a później w tarczę, no to da, im więcej, tym weselej. Plusami tej gry jest to, że klimat i generalnie humor właśnie zawarty w tej grze i zastosowany w tej grze jest totalnie odpowiadający mojemu. Ja lubię tego typu rzeczy, i myślę, że wszyscy fani Munchkina, wszyscy fani Craig Morty
łączmy się, kupujmy Wojowników Podziemi, bo to jest naprawdę świetny tytuł. Zwłaszcza jeżeli czujesz pociąg do tego typu czarnego, wręcz bym powiedziała, humoru. Tak. Mechanika banalna, więc też długo nam nie zajmie tłumaczenie. Bardzo fajnie się sprawdza na różnego typu imprezach, właśnie w większej, znaczy nie mówię tu o większej 12-osobowej grupie, ale spokojnie, właśnie jeżeli mamy te 6 osób, świetnie się sprawdzi. I jest spora regularność. Ja już też o tym mówiłam, że na każdej imprezie to leci i jest jakby naszym tutaj punktem głównym, kulminacyjnym. Warto. Warto właśnie dlatego, że to się po prostu gra. Gra się i gra się i gra się i nie nudzi się, bo za każdym razem jakby rozgrywka wygląda troszeczkę inaczej, tak? W inny sposób musimy rzucać, inne potwory są po drafcie w talii i tak dalej. Także tak nie do końca wiemy, co nas czeka, też nie wiem, jaki jest boss. Wszystko to składa się w taką jedną całość, która bawi i przy której się fajnie można właśnie, nie powiem bawić, przy której można fajnie spędzić czas. Zaś co do minusów. Uważam, że osoby, które nie lubią losowości w grze, nie, to nie jest gra dla nich, bo ta gra jest totalnie losowa. No totalnie. Jeszcze zależy od stolika, wszystko zależy od stolika, bo raz graliśmy na drewnianym, to jeszcze jakoś szło, nie? Ale ja mam szklany. Wiecie, co się dzieje na szklanym stoliku? Nie chcecie wiedzieć, co się dzieje na szklanym stoliku. No i humor. Ja na przykład jestem totalnym zwolennikiem, ale ktoś może nie lubić tego typu rzeczy. Jak Randalf, czy jakaś, nie wiem, Ksenia Wojownicza, księżniczka. Finalną oceną pod względem imprezowym, pod względem gry kooperacyjnej, pod względem gry przygodowej, bo jakby nie patrzeć, łazimy po podziemiach, próbujemy zabić tych zasranych, nie powiedziałam tak, tych paskudnych, te paskudne potwory, no próbujemy, nie? No, to jest 4 na 5, zdecydowanie polecam, zwłaszcza właśnie, że zawsze u nas to gości, to jest na stoliku właściwie w każdy piątek, czy w sobotę, to zależy, w który dzień sobie wybierzemy. No. Tego typu rozrywek. Weekendu nie ma. Znaczy, nie ma weekendu bez Wojowników Podziemi. Także fajnie zainwestowane pieniądze. Polecam i spodoba Wam się. Zaręczam Wam, że się Wam spodoba. Dziękuję za wszystkie suby. Zapraszam Was do komentowania, jeżeli chcielibyście, abym coś zmieniła. Jak mówię, co robię, że się za dużo chicham albo coś w tym stylu. Napiszcie mi na dole, postaram się to oczywiście zmienić. Zapraszam do lajkowania, zapraszam Was na Facebooki i w ogóle ja Was wszędzie zapraszam, zapraszam do mnie, zagrajmy Wojowników Podziemi, no. Dzięki za dziś i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Cześć!